Drobne skaleczenia, gdzie trzeba zaopatrzyć się, drobne zadrapania. A jak wygląda sytuacja z tym skakaniem do wody? Jest dużo młodzieży, wiadomo, oni mają masę energii, lubią się czasami powygłupiać, czy jakieś tam salta wykręcają w przód, w tył. Macie z tym jakiś problem, czy nie? No niestety tak. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, czym to grozi. Mimo, że upominamy, często upominamy, no przechodzi to mimo uszu, nie reagują na nasze stwierdzenia, że jest to niebezpieczne. A że osoby spoza Myśliborza trochę narzekają, natomiast miejscowi twierdzą, że tak, że jest dno lepiej oczyszczone niż w tamtym roku, że są dwa nowe łabędzie, których w tamtym roku nie było. No generalnie postrzegają te zmiany na plus, tutaj ludzie stąd. Jeżeli chodzi o sprzęt, owszem, nie tylko dwa łabędzie, jest też platforma tak zwana, gdzie może, to jest rower wodny, gdzie może pływać 5 osób. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, owszem, toalety są, nie ma jako takich przebieralni, niestety. I tak jak pan mówi, no nie ma niestety zaplecza gastronomicznego. Można tutaj stworzyć punkty gastronomiczne, no a niestety w sezonie nie ma czegoś takiego. Owszem, też bym chętnie skorzystał, siedząc tutaj przez 8 godzin, zjadłbym jakiś obiad tutaj, no a tak niestety, nie ma takich możliwości. No właśnie, bo pan jest w pracy, tutaj turyści, plażowicze mogą sobie wyjść, pan nie ma takiej możliwości, na większości plaż są takie miejsca, no to dla naszych władz pod rozwagę, może w przyszłym roku tutaj będzie taka możliwość. No miejmy nadzieję, że tak, nie tylko chodzi już o nas, ale przede wszystkim o turystów przyjezdnych, bo miejscowi ludzie są przyzwyczajeni do tego, do tych warunków, jakie są. No ale ci, którzy chcą zwiedzić nasze miasto, chętnie chcieliby też coś zjeść, napić się, no a niestety tego nie ma, muszą wyjść z plaży. Dzień dobry, TVB24, ja mogę koło pań kucnąć sobie tak nieśmiało, delikatnie? Ja sobie nawet usiądę. Ja mam takie pytanie, panie są stąd z Myśliborza? Tak. Proszę powiedzieć, bo pytamy tutaj miejscowych plażowiczów, czy dostrzegają panie jakieś zmiany na plaży w stosunku do stanu z ubiegłego roku? Ślizgawka dla dzieci. Czy coś jeszcze może? No bezpieczeństwo. Widzę tutaj, akurat nie byłam w tamtym roku, ale w tym roku widzę, że właśnie jest fajnie. Dużo panów ratowników i z tej strony, i po drugiej stronie, więc jest dużo bezpieczeństwa dla tych naszych dzieci i dla dorosłych. Czy gdyby to zależało od pani, wprowadziły pani jakieś zmiany? No na pewno jakiś punkt gastronomiczny przydałby się tutaj. A jeżeli chodzi o palenie papierosów, na pewno powinien być tu zakaz, bo tu są dzieci. Zresztą ludzie przychodzą tu wypoczywać. Uważasz, Monika? Dobrze mówię. To obojętnie. I wydaje mi się, że na pewno nie tu, albo w jakimś wyznaczonym punkcie, gdzie można byłoby sobie tam zapalić papierosa, ale nie w obrębie tutaj na plaży, nie? Do tej pory mieszkańcy często narzekali, że wstęp na plażę jest płatny. W tym roku jest pewien taki postęp, bo dzieci i młodzież do 18 roku życia wchodzą za darmo. Co panie sądzą, to jest dobry pomysł? Dobry. No bo na przykład jak niektóre liczne rodziny mają po troje, czworo dzieci, to nie stać by było, nie? Tak, tak. Jak są już na przykład ponad 18, żeby zapłacić na 5 osób, a tak to dobrze. To jest dobry. Tylko dorośli, nie? Tak. Tylko dorośli. Dorośli 2,20 bodajże, z tego co pamiętam, tak? No, tak, tak. 2,20. Dobrze, już nie przeszkadzam więcej. Dziękuję uprzejmie. Proszę. I życzę miłego pobytu na plaży. Dzięki. Powiedz mi, co ci się stało tutaj? Po prostu ją na muszle zaskoczyłem. A widzisz, a myśmy niedawno przed chwilą rozmawiali z panem ratownikiem, który mówił, że naprawdę nie warto skakać z pomostu, bo to jest niebezpieczne. Wiesz, jakie ty masz szczęście, że tylko sobie skaleczyłeś stopę, a gdybyś sobie, no wiesz, odpukać złamy okręgosłup? No, wiem. Tam było płytko, gdzie skakałeś. Jaka tam była głębokość? To tam widziałeś metr. Musisz uważać, a ja widzę, jak z tobą rozmawiasz, że masz bliznę pod okiem, taki kaskader trochę jesteś chyba, co? Miałem wypadek rowerowy. Wypadek rowerowy. Zahaczyłem o taki betonowy słupek. Wywróciłem się. Dobrze, że tutaj jest taka możliwość, żeby ci udzielić pomocy. Naprawdę musisz uważać z tym skakaniem. Tak? Będziesz uważał? Tak. Dobra, trzymam cię za słowo. Ja cię przytrzymam głowę, bo tobie jest ciężko. Powiedz mi, to jakie znaczenie lecznicze ma, to co oni z tobą robią? Zakopują. No mi z niej robimy. A czemu? Oni cię za karę zakopują, czy może sama chce? Sama chce. Nie, no odwróć, za to, że wyzywa. A później ja idę do zakopania. Jak się czujesz pod taką grubą warstwą mokrej ziemi? Dobrze. Dobrze się czujesz, tak? A kto będzie następny zakopywany? Ja. A już byłaś?
Nie. No jakie to wrażenie jest? No tak jak później się wychodzi, to nawet fajnie jest. Z takiej warstwy ziemi się wychodzi do takiej tej wody ciepłej. No trochę ciężko wstać. No dobrze. To zakopujcie się śmiało. Dzięki. Pani jest pierwszy raz z naszej plaży, czy po raz któryś już? No po raz któryś. To nie można razie... przegapić takiej plaży. No właśnie, ja zapytam, czy widzą Pani jakieś zmiany w odniesieniu do ubiegłego roku? Co się zmieniło? No tutaj atrakcje dla dzieci się pojawiły. Tutaj but dla pana ratownika miejsce, tak. No także widać już efekty zmian. No i tam placek dla dzieci też. A jak Panie sądzą, jest tutaj dzieci bezpiecznie? Tutaj można śmiało z dzieckiem przyjść? No dla dzieci akurat jest bezpieczny, dlatego z uwagi na to, że jest ratownik i pilnie czuwa akurat nad panującymi dziećmi po prostu, które tutaj są i biegają. Myślę, że tak. Że w tym roku po raz pierwszy dzieci nie płacą za wstęp. Czy Panie są z tego zadowolone? Tak, dzieci z tego skorzystają. To już jakaś jest kolejna atrakcja, nowość. Jest tak jeden drażliwy temat, o który zapytam. Co Panie sądzą o paleniu papierosów, nikotyny na plaży? Powinien być zakaz czy nie? Nie wiem, ja nie palę, no... Nie wiem, w sumie to jest powietrze, no... Nie wiem. Ale czy Pani nie przeszkadza na przykład? No bo z jednej strony to jest otwarta przestrzeń, nie ma takiego przepisu, ale z drugiej strony niektórzy twierdzą, że jako osoby niepalące, jak ktoś stanie obok, to przeszkadza. Możliwe. No myślę, że no, na plaży mogliby się wstrzymać z paleniem. Tu są dzieci, także... No myślę, że mógłby być zakaz. Ja się Pani zapytam, co Pani o tym sądzi? No ja uważam, że nie powinno w ogóle być takiego czegoś, że ludzie palą papierosy, dlatego że jesteśmy społeczeństwem, są dzieci i po prostu dzieci biorą przykład z dorosłych. Nawet jeżeli dorośli nie palą i ci, którzy po prostu palą te papierosy, to niestety wpływa to też na wychowanie dzieci. I myślę, że powinno być zakaz w ogóle, absolutnie. Zgadzam się z nią jak najbardziej, bo to jest teren rekreacyjny, także myślę, że powinien się tutaj jak najbardziej rozwijać. No i tutaj już widzimy efekty i bardzo nas to cieszy, bo dzieciaki mają się gdzie bawić. No, tak jak koleżanka wspomniała, przydałby się właśnie coś, jakiś punkt tutaj gastronomiczny, bo no sami tutaj widzimy, że no, przydałoby się coś do picia, kupicia. Nie chcę się wyjść dalej. Także dziękuję uprzejmie, życzę miłego wypoczynku. Dziękujemy również. Dzięki bardzo. Jak Państwo słyszeliście i widzieliście, porozmawialiśmy z kilkoma, może nawet kilkunastoma osobami, nie liczyłem, na temat naszej plaży, na temat tego, jak oceniają naszą plażę i czy coś tutaj się zmieniło od roku ubiegłego. Większość osób, szczególnie z Myśliborza, twierdzi, że można tu zaobserwować zmiany na plus. Te uwagi krytyczne, które w tej chwili spróbuję podsumować, dotyczą po pierwsze tego, że nie można tutaj na terenie plaży kupić sobie niczego do picia ani do zjedzenia. W związku z tym osoby, które przebywają tutaj dłużej, muszą wychodzić poza plażę. O tym mówili właściwie wszyscy. I druga rzecz, ponieważ ja o to pytałem, co nawiasem mówiąc mnie nieco zdziwiło, dokładnie wszystkie osoby, które o to pytałem, byłyby za wprowadzeniem zakazu palenia tytoniu na plaży. Ja byłem przekonany, że część osób powie, że jednak jest wolny kraj, że tutaj jest teren otwarty, nie ma takiego przepisu. Jednak nawet osoby palące twierdziły, że warto byłoby wprowadzić taki zakaz. Myślę, że ten program Państwo obejrzycie z przyjemnością, a włodarze naszego miasta, osoby, które ewentualnie mogłyby spowodować, aby ziściły się te zmiany, o których mówią turyści, być może spowodują, że w przyszłym roku będzie tutaj jakiś punkt gastronomiczny i zakaz palenia. A za darmo być może będą wchodziły nie tylko dzieciaki i młodzież do 18 roku życia. Z Myśliborskiej plaży żegnam się z Państwem i do zobaczenia i usłyszenia.